Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzień bardzo ładnie się zaczyna. Niebo błękitne. Czubki sosen oświetlone przez takie poranne słońce wyglądają niesamowicie jak pomalowane akwarelą. A my oczywiście z rana na grzyby, żeby było to suszyć, rzucić na suszarnię. No i zobaczcie, jak oni już koszą. A mój, jak zwykle, jak taka czerwona latarnia świeci, biorę się za zbieranie. Właśnie się przed chwilą śmialiśmy tutaj, że przypomina mi to żniwa takie starodawne, gdzie wszyscy żniwiarze stawali do rzęcia sierpem w takim szyku i prali się za koszenie, za rzęcie, bo kosiło się kosą, a rzęło się sierpem. Tak i tutaj to wygląda. Stanęli w jednym rzędzie i idą jak kosiarki. No śmieszne, śmiesznie to po prostu wygląda. Ktoś by powiedział, że to jest jakiś pic, ale tak u nas w zachodniopomorskiej wygląda grzybobranie. Jest ich bardzo dużo. Grzyby są niesamowite. Tam wszędzie pełno grzybów jest. I właśnie przyjechali kolejni grzybiarze. To, co lubię, jak jest więcej ludzi w lesie, jest wesoło. Rosną jeden koło drugiego. Są różne, i mniejsze, i większe. Obecnie teraz preferuję zdecydowanie te większe. Szybciej się suszą. No i takiego zerwę jednego, a tych maluszków musiałabym nazbierać ze 3-4. A tu zobaczcie, jakie grzyby są. Praktycznie takie jedno małe miejsce i koszyk jest pełny. Obejdzie się dookoła, pozbiera się to, co widzi i nie trzeba iść gdzieś tam dalej, żeby dopełniać kosz. Edziu zlał się z otoczeniem. Zielona bluza na zielonym tle, ale kosi równo. Słoneczko przebija przez konary sosen. Powietrze dzisiaj jest bardzo takie rześkie, czyściutkie, aż doprowadza do zawrotu głowy. Temperatura jest dosyć niska, bo jest coś 2-3 stopnie na plusie tylko, więc i ta temperatura jest inaczej odczuwalna, inaczej ją wdychamy. Tam chodzi mamusia z tatusiem, też koszą. Teren bardzo ładnie ukształtowany. Tutaj są takie górki, pagórki i to tutaj kupę lat temu poznałam pana Henryka, człowieka o niesamowitej osobowości w wieku moich rodziców. Któregoś jesiennego dnia wybrałam się na grzyby w te lasy i chodził starszy człowiek i zagadnął mnie: dzień dobry, jak tam grzyby? A że miałam już prawie kosz, mówię, że bardzo dobrze. I on wtedy mówi, że też ma cały kosz, chodzi tu rokrocznie i tak zaczęła się nasza rozmowa. Porozmawialiśmy chwilę, każdy z nas rozeszło się w swoją stronę. Za jakiś tydzień spotkaliśmy się ponownie tutaj. I pan Henryk, bo tak miał na imię, jak już wspomniałam, mówi: o, ponownie witam panią. No i znowu kurtuazyjne pytanie, jak tam grzybki? Spotkaliśmy się w ciągu jednego sezonu kilka razy i tak później jakoś nawiązała się taka relacja. Wymieniliśmy się numerami telefonów. Pan Henryk kupował różne rzeczy u nas i jak przychodził kolejny sezon, zawsze dzwonił z zapytaniem: panie Reniu, jak tam grzybki na naszych górkach? Bo hasło już było: nasze górki.
i zawsze pytał się, czy pojawiły się już grzybki. No i jeżeli były, mówiłam tak, jeżeli nie było, mówiłam, że nie. To samo było w drugą stronę. Ja dzwoniłam, panie Henryku, jak tam na naszych górkach? I później zawsze hasło było, to do zobaczenia na górkach. I rzeczywiście, żeśmy się tutaj na tych górkach rokrocznie spotykali, zbieraliśmy razem grzyby, różne rozmowy, bo człowiek niezwykle interesujący. A dzisiaj już od kilku lat pana Henryka nie ma. Zmarł, stoczył walkę z bardzo ciężką chorobą. Ostatnie 2 lata już na grzyby nie jeździł, ale zawsze dzwonił przez ostatnie 2 lata. Pani Reniu, jak tam na naszych górkach? Mnie już tam nie będzie, ale niech pani je pozdrowi. I nazbiera dużo grzybów również za mnie. Musiałam chwilkę ochłonąć, bo jakoś tak wzruszenie bierze górę. Pan Henryk był zapalonym grzybiarzem, jak większość z nas. Zawsze nazbierał kosz, 2, pomalutku, nie spiesząc się nigdzie. Chodził, delektował się pięknem każdej roślinki w tym lesie. Podziwiał sosny, podziwiał chociażby nawet te czubki koron, które teraz są tak pięknie oświetlone. I niejednokrotnie właśnie rozmawialiśmy, jak to wszystko przepięknie wygląda. Napawaliśmy się widokiem piękna tych lasów tutaj. Później, tuż przed odejściem, jakieś pół roku, zanim pan Henryk odszedł, jeszcze przyjechał do nas w odwiedziny i podarował mi swój nóż, który miał kupę lat. Nosił go zawsze na grzyby. Jest on w domu jako rekwizyt nietykalny. Nie noszę go nigdzie, żeby czasem nie zgubić. A i taki żal, smutek, jak się tutaj przyjeżdża, to z jednej strony jest radość, że jest tyle tych grzybów, że tyle ludzi, bo lubię, jak ludzie są, zbierają, każdy wychodzi z pełnym koszem, a z drugiej strony taki smutek i takie zdanie chciałoby się powiedzieć, panie Henryku, gdzie pan jest? Na naszych górkach jest tyle grzybów do pozbierania, a pana nie ma. Gdzie pan jest, panie Henryku? Są osoby, które w naszym sercu pozostawiają niesamowity ślad. I taką osobą właśnie był pan Henryk. Niezwykle ciekawa osobowość. Przeszedł w życiu bardzo wiele. Życie go bardzo ciężko doświadczyło, bo był to człowiek starej daty, pamiętający stare, ciężkie czasy. Niesamowita osobowość. Życzę wam wszystkim, żebyście chociażby nawet na takich przypadkowych grzybach poznali takie wartościowe perełki w postaci pana Henryka. Pan Henryk zbiera grzybki już w zacniejszych lasach, w bardziej doborowym towarzystwie, ale niejednokrotnie, będąc w tym miejscu, na naszych górkach, mam takie nieodparte wrażenie, że za chwileczkę gdzieś z tej górki, zza drzewa, wychyli się jego postać, pomacha ręką i zada pytanie, pani Reniu, jak tam grzybki? Ile już mamy nazbieranych? Ile w koszyczku? Ale to tylko chwilowe złudzenie, taki ułamek sekundy i wszystko wraca do rzeczywistości. Cudowny człowiek, cudowna rodzina. Pan Henryk miał cudowną żonę. Żona jeszcze żyje po dzień dzisiejszy. Niejednokrotnie dzwonimy się, naprawdę fantastyczni ludzie. Spieszmy się ich kochać, póki są, bo naprawdę bardzo szybko odchodzą. A potem zostaje taki smutek,
tęsknota, żal, tyle niewypowiedzianych słów, niezadanych pytań. Chociażby tu, tak jak w tym przypadku, tyle niepozbieranych grzybów. Wspomnienia wróciły, kosz prawie pełen grzybów, jest bardzo dużo, ludzi też, każdy ma już prawie po całym koszyczku, wiaderku, każdy zadowolony, bo nazbierał, a grzybów i tak jest ogrom, jeden chodzi koło drugiego, a one nadal są. No i my nazbierali. Każdy po koszu. Mamusi brakło miejsca w koszyczku. To miała reklamówkę w zapasie. Do reklamówki nie lubię zbierać. I nie zbieramy, no ale zawsze w kieszeni jest w razie W. Tato, kurde, moje. Te dwa kosze moje. Tatoś jeszcze jednego przytaszczył do swojego kosza. Jest grzybów, jest bardzo dużo. Jest sporo już teraz robaczywych. Zwłaszcza te wielkie. I król na wierzchu leży. I król na wierzchu, ale to jest mamusi król. Tak? Grzegu był. Tak? Tak. Piękny. Jak wyszłam tu. Król grzybów. Król wśród grzybów. Lew. Król wśród zwierząt. Już nie kombinuję. A to jest król wśród mężów. Mój król. Stary grzyb. Co stary grzyb? Ja ci dam stary grzyb. Stary grzyb. Tak. Zabieramy i jedziemy do domu. A z wami, kochani, żegnam się. Życzę wam takich udanych zbiorów, takich grzybów, żeby były u was w waszych lasach. I takiego chwilowego zatrzymania się, spojrzenia ku górze, w boki, popodziwiania troszeczkę tego piękna, dostrzeżenia tego, co wokół nas. O, a tam przede mną kolejni grzybiarze. Za tymi zielonymi chaszczami koszą grzybki. Do następnego.